Zapraszamy prezesa zarządu Polskiego Radia Kielce, Jarosława Kustę. Witam Państwa serdecznie. Jest mi bardzo miło przywitać Was na tym wspaniałym wieczorze. Chciałem pogratulować po raz kolejny organizatorowi głównemu, czyli Stanisławowi Wróblowi, tak wspaniałej imprezy. Jest to rzeczywiście wyjątkowa uroczystość, bo raz w roku najlepsi sportowcy województwa świętokrzyskiego mogą zostać właśnie tutaj i dzisiaj nagrodzeni. Nie byłoby tych nagród, gdyby nie czytelnicy, gdyby nie słuchacze i telewidzowie. Pozdrawiam w tej chwili tych, którzy słuchają nas przy radioodbiornikach za pośrednictwem Radia Kielce oraz telewidzów. Dziękuję bardzo. O wręczenie pierwszych wyróżnień poprosimy księdza biskupa Mariana Florczyka, księdza Witolda Janochę. Zapraszamy zawodników Vive Tauronu Kielce na środek, aby zaprezentowali się w swoich nienagannie strojonych garniturach tutaj przed publicznością, gośćmi 64. Gali plebiscytu świętokrzyskiej gwiazdy sportu. Zapraszamy piłkarzy ręcznych, sztab szkoleniowy, fizjoterapeutów, zarząd klubu Vive Tauron Kielce, drużyna roku Vive Tauron Kielce. Ich ulubiona liczba w roku 2015 to, uwaga, dobrze, nie trzeba zgadywać, wyjaśnię, 12. Po raz 12 zdobyli tytuł Mistrza Polski i Puchar Polski. W niemieckiej Kolonii po raz drugi zajęli trzecie miejsce w Final Four Ligi Mistrzów. Dostarczają nam ogromnych emocji i niezapomnianych wrażeń. Prawdziwa duma i skarb regionu świętokrzyskiego. Prawie każdy z naszych szczypiornistów decyduje o sile swojej reprezentacji narodowej. Vive Tauron Kielce, drużyna 2015 roku! Dobry wieczór Państwu. W imieniu całego klubu i drużyny chciałbym podziękować wszystkim kibicom, którzy oddali na nas głos, a przede wszystkim chciałbym podziękować sponsorom, tak? Bo wiadomo, że w współczesnym sporcie bez ich zastrzyku i gotówki byłoby nam bardzo ciężko. Dziękuję bardzo. Drużyna roku 2015. Vive Tauron Kielce. Tak oto prezentują się na dzisiejszej wielkiej gali w Targach Kielce. Dziękujemy bardzo. Zasłużony dla świętokrzyskiego sportu 2015. Wyróżnienie to otrzymuje prezes Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Start Kielce, pan Bogumił Bujak. Z okazji tego naszego spotkania dorocznego wszystkim składam serdeczne gratulacje za sukcesy, za pracę, a przede wszystkim to, że mogliśmy przeżywać wiele, wiele wzruszeń w czasie transmisji sportowej. Właściciel, sponsor, dyrektor sportowy, dzięki jego uporowi i wielkiej chęci podtrzymania kolarskich tradycji na ziemi świętokrzyskiej we Włoszczowie istnieje zawodowa grupa kolarska. Przez ostatnie lata zmieniały się jej nazwy. Był m.in. Las Vegas Power Energy, Drink Maxler Team oraz Domin Sport, ale jedno się nie zmienia. Funkcjonowały i funkcjonują one tylko dzięki ogromnej pasji Andrzeja Domina. Zapraszamy, ma 18 lat, utalentowana polska tenisistka. W 2015 roku zdobyła srebro na kolejnych mistrzostwach młodzieżowych Polski w Bytomiu w grze podwójnej. Zajęła także trzecie miejsce w grze podwójnej na młodzieżowych mistrzostwach Polski do lat 21 w Poznaniu. Kiedy zdetronizujesz ISIE, czyli Agnieszkę Radwańską? Jutro. To była podpowiedź. To właśnie Damian, no jak na boksera muszę przyznać, smukła sylwetka. Tutaj przygotowując się do przedstawienia sylwetki zauważyłem, że raz, to chyba było wcześniej, w kategorii wagowej 46 kg, ostatnio kategoria 52 kg, ale myślę, że nikt lepiej tego nie zrobi, jak sam nasz nagrodzony Damian Radnica, Rasz Kielce Boks. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie głos i trenerom. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Damianowi. Damian Radnica, Rasz Kielce, bokser. Głosami radiosłuchaczy, czytelników, telewidzów oraz w niewielkiej części kapituły. Marcin Brosz, Korona Kielce. Zapraszamy panie Marcinie do mikrofonu. Dziękuję w imieniu całego klubu za ogromne wyróżnienie, bo rozumiem, że
to wyróżnienie jest indywidualne, natomiast jest to wyróżnienie dla całej Korony Kielce za to, co w ostatnim czasie się dzieje. Jestem natomiast przekonany, że wszystko co najlepsze przed nami i powalczymy tutaj o jeszcze większe cele. Natomiast prośba taka, trzymajcie za nas kciuki, bo naprawdę bardzo ciężka runda przed nami i wasze wsparcie zarówno na boisku, jak również tak emocjonalne, tak jak otrzymujemy do tego momentu, to jest dla nas bardzo ważne. Jego podopieczni w tym minionym roku wywalczyli wiele medali mistrzostw Polski seniorów, młodzieżowców i juniorów. W sumie przez te ostatnie lata sam już Grzegorz nie wie dokładnie, ile tych sukcesów było. Wszystko zaczęło się od takich mistrzostw Polski juniorów rozgrywanych w hali przy ulicy Żydniej, kiedy tam pierwsze medale Rasz Kielce zdobył. Rasz istnieje 10 lat, w tym roku 2015 przypadał jubileusz tego klubu, którego Grzegorz Nowaczek jest wiceprezesem. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim kibicom, którzy oddali głos na moją osobę, sponsorom, w szczególności firmie Comporter, panu Krzyśkowi Pickiemu, który od początku nas wspiera, zawodnikom i wszystkim dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, Grzegorz Nowaczek, trener i wiceprezes KKB Rasz Kielce. Utalentowany talent, można powiedzieć o talencie Dujszewajewie. W ubiegłym roku poprowadził zespół do 12 tytułu mistrza Polski i 12 krajowego pucharu. Po raz drugi w historii klubu Vive Tauron stanęło na trzecim stopniu podium podczas Final Four Ligi Mistrzów Kolonii. Człowiek z charyzmą. Dla swoich zawodników jest jak ojciec. Uwaga! Z jednej strony będzie się martwił o kolejny bolący palec Krzyśka Lijewskiego, a z drugiej potrafi w ciągu kilku sekund zdyscyplinować zespół, który nie wykonuje na parkiecie jego poleceń, co się zdarza masakrycznie rzadko. Taki trener to skarb i my mamy ten skarb w Kielcach. Tałan Dujszewajew, Vive Tauron Kielce, a w jego imieniu drugi szkoleniowiec Tomek Strzobała. Tak, dziękuję bardzo za to wyróżnienie w imieniu Talanta, kiedy mnie dzisiaj poprosił, żebym go zastąpił, ponieważ jest chory. Bardzo się ucieszyłem, natomiast kiedy dowiedziałem się, że Grzegorz zajął drugie miejsce, ogólnie jestem wystraszony, bo jest to bardzo niebezpieczny i doskonały boksem. Tym bardziej się cieszymy jako cały klub z tego sukcesu i tu jakby za Talanta chciałem bardzo serdecznie podziękować całemu zespołowi i całemu klubowi za to, że tak potrafimy być zorganizowani, że możemy nawiązać walkę z najlepszymi zespołami w Europie. Dziękuję bardzo. Marcin Brosz, Grzegorz Nowaczek, Tałan Dujszewajew, w jego imieniu Tomek Strzobała. Tak wygląda trójka najpopularniejszych szkoleniowców regionu w 2015 roku i te brawa są jak najbardziej zasłużone. Oczywiście, że tak. W 2015 roku zdobył z Vive Tauronem trzecie miejsce w Lidze Mistrzów, Puchar i Mistrzostwo Polski oraz z reprezentacją Polski brązowy medal Mistrzostw Świata w Katarze. Ci z Państwa, którzy nie znają go prywatnie, możecie żałować. Moim zdaniem człowiek do rany przyłóż. Chcecie go poznać prywatnie? Zdradzę Wam, gdzie często można go spotkać poza halą sportową. Odwiedźcie go w Kielcach na Solnej 12. Karol Bielecki, Vive Tauron Kielce, miejsce 664 w plebiscycie, święto Wszystkie Gwiazdy Sportu 2015. Państwa wszystkich, bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za docenienie mojego wkładu w ten sport świętokrzyski, za wyróżnienie. I cóż, no, dziękuję zespołowi, dziękuję sponsorom oczywiście za to, że tu jestem z Wami i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szósta pozycja w naszym plebiscycie. Karol Bielecki, Vive Tauron Kielce. Ja tu otrzyma także voucher o wartości 700 zł od salonu Monroe oraz voucher o tej samej wartości od wytwórni Fryzu. Karolina Kołecek, od kilku lat jest najlepszą świętokrzyską magnetką i najlepszą płótkarką w Polsce. W tym roku po raz drugi została młodzieżową wicemistrzynią Europy i po raz trzeci mistrzynią Polski w biegu na 100 metrów przez Chłodki. Zakwalifikowała się też na Mistrzostwa Świata w Pekinie, gdzie dotarła do półfinału. Była też w półfinale kolejowych Mistrzostw Europy w Pradze na 60 metrów przez Chłodki. Reprezentant Słowenii potrafi pokierować grą całego zespołu jak mało kto w Europie. Ulubiony zawodnik prezesa Bertusa Serwasa. Proszę Zorman, Vive Tauron Kielce, czwarte miejsce. Uroż mikrofon troszeczkę do góry. Dobry wieczór wszystkim. No nie wiem co powiedzieć. Jak pierwszy dziękuję wszystkim, co oddali głos dla mnie.
Dziękuję klubu, dziękuję moim koledzom i no, to już wszystko. Dziękuję jeszcze raz. Oczywiście reprezentacji Słowenii. Sławomir Szmal! Powiedzieć o Sławomirze Szmalu, że piłkę ręczną wyssał z mlekiem matki, to tak jakby nic nie powiedzieć. Szczypiorniaka grali bowiem jego tata, mama, siostra, stryjek i wujek, ten ostatni Andrzej Miętus, nawet na reprezentacyjnym poziomie, również w bramce. Nie było więc innego wyjścia. Sławek musiał zostać bramkarzem, a jego żona musiała zostać, była piłkarka ręczna. Walnie przyczynił się do zdobycia przez reprezentację Polski brązowego medalu Mistrzostw Świata w Katarze. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo za oddane głosy. Również przede wszystkim podziękowania dla kolegów z drużyny. Podziękowania dla sztabu medycznego, dla sztabu trenerskiego, dla wszystkich pracowników klubu, bo ta dobra atmosfera, którą tworzymy, na pewno pomaga nam w zdobywaniu sukcesu. Miejsce trzecie w plebiscycie Świętokrzyskiej Gwiazdy Sportu 2015. Sławomir Szmal. Czołowy zawodnik reprezentacji Polski i Vive Tauronu w 2015 roku. Brązowy medal Mistrzostw Świata w Katarze. Trzecie miejsce w Lidze Mistrzów. Puchar Mistrzostwa Polski. Mówią na niego Dzidziuś albo Dzidzia. Tylko dlaczego? Przecież na parkiecie to prawdziwa bestia. Co mogę powiedzieć? Dzięki oczywiście wszystkim, którzy oddali na mnie głos. Dziękuję drużynie, dziękuję klubowi, oczywiście po raz kolejny sponsorom. Sławek tak pięknie mówi, ja jestem chodowy, tak jakby nie jest on. Dziękuję bardzo, życzę mi wieczoru, do widzenia. Druga pozycja, 60. I pozostało rozstrzygnięcie ostatniej niewiadomej. Ostatnia zagadka tego wieczoru. Tytuł najpopularniejszego sportowca województwa świętokrzyskiego w 2015 roku otrzymuje siatkarz Efektora Kielce Mateusz Kryniek. To był niezwykły udany ten 2015 rok dla Mateusza przy przewoju w dalszej do reprezentacji Polski prowadzonej przez Stefana Antigę. Swoim reprezentacyjnym debiutem zadziwił wszystkich panów Ciapówki, nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Po świetnej grze okazał się bohaterem majowego spotkania Polska-Rosja w Lidze Światowej, w którym został wybrany MVP. Mateusz Pieniek, najpopularniejszy sportowiec 64. plebiscytu Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu. Dzień dobry Państwu. Chciałbym podziękować wszystkim za dane na mnie głosy. Naprawdę bardzo miłe i jest takim uwieńczeniem tego 2015 roku, który był dla mnie wyjątkowy i myślę, że zapamiętam go do końca swojej kariery. Chciałbym podziękować wszystkim, przede wszystkim kolegom z drużyny, zarówno faktora, jak i reprezentacyjnej, wszystkim pracownikom klubu i moim przede wszystkim sponsorom, a przede wszystkim panu Leszkowi Ciaskowi i firmie Efektor. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Tak wygląda dziesiątka. Najlepsza, najpopularniejsza, nie najlepsza, to zawsze podkreślamy, najpopularniejsza dziesiątka sportowców regionu świętokrzyskiego, wybrana przez czytelników, radiosłuchaczy i telewidzów. I tak szybciutko tylko. Agnieszka Małecka, Michał Przybyła, Sandra Drabik, Daniel Adamiec, Karol Bielecki, Karolina Kołeczek, Urosz Zorman, Sławek Szmal, Michał Jurecki i Mateusz Bieniek. Po sportowemu z werwą tutaj na scenę do nas. Proszę Państwa, w ten oto sposób kończy się wielka gala 64. plebiscytu Świętokrzyskich Gwiazdy Sportu. Dziękujemy radiosłuchaczom za uwagę i telewidzom TVP Kielce, radiosłuchaczom Polskiego Radia Kielce. Miejmy nadzieję, że zobaczymy się tutaj za rok. I na koniec zespół Dekarz i DJ Piotr Gładkowski z Radia Kama. Dziękuję za jej całość poprowadzili dla Państwa. Rafał Szymczyk, Polskie
Radio Kielce. Do usłyszenia.